Moi drodzy, dzisiaj siódma niedziela zwykła i czytamy fragment Ewangelii, jeden chyba z najpiękniejszych. Wiem, że często to mówię, że ten fragment, który dzisiaj mamy, jest jeden z najpiękniejszych. No ale dzisiaj, kiedy słyszymy, jak Jezus mówi: miłujcie waszych nieprzyjaciół, to czy jest jakiś piękniejszy fragment? No chyba, że tak, bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał. Chcę wam przez to powiedzieć, że naprawdę kluczowe zdanie z Ewangelii dzisiaj pada. Pamiętam z zajęć z teologii fundamentalnej takie zdanie, że w zasadzie to było z takiego przedmiotu religiologia, że spośród różnych religii, które są na świecie, nasza chrześcijańska wyróżnia się tym, że Jezus przyszedł na ten świat, że Bóg wcielił się i przyszedł w historię ludzkości. A druga sprawa, że mamy to przykazanie miłości nieprzyjaciół. Nie ma tego w innych religiach. A więc naprawdę jesteśmy wyjątkowi jako chrześcijanie, jako ludzie Chrystusowi. I dzisiaj szczególnie dotykają mnie te zdania z Ewangelii. Słyszeliście, że powiedziano: będziesz miłował swego bliźniego, a nieprzyjaciela swego będziesz nienawidził. A ja wam powiadam: miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują, abyście się stali synami Ojca waszego, który jest w niebie. Aby być rzeczywiście tym synem Boga, wejść w pełnię dziedzictwa królestwa przyobiecanego nam, mamy również przyjąć to przykazanie miłości nieprzyjaciół. To wyróżnia uczniów Chrystusa i to wyróżnia to nowe pokolenie, nowy Izrael, że tak jak kiedyś w Starym Testamencie figurowało to przykazanie: będziesz miłował swego bliźniego. Będziesz miłował swego bliźniego. I rozumiano to przykazanie jako, że mój bliźni to mój krajan, mój ziomek. Tak, Jezus podnosi to przykazanie. Jeszcze wymaga więcej od swoich uczniów. A ja wam powiadam, nie jakoby on zmieniał to przykazanie, ale mówi: a ja wam powiadam. To jakby w tym sformułowaniu "a ja wam powiadam" chciał powiedzieć: słuchajcie, jesteście w mojej szkole, jesteście moimi uczniami, więc mam prawo od was troszeczkę więcej wymagać. Idziemy o krok do przodu. Miłujcie waszych nieprzyjaciół. I dalej jest też takie dopowiedzenie: abyście się stali synami Ojca waszego, a dalej: ponieważ on sprawia. I Jezus pokazuje nam, jak jest Ojciec. Słońce jego wschodzi nad złymi i nad dobrymi. On zsyła deszcz na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. To znowuż, tak jakby Jezus chciał powiedzieć: odpuśćcie sobie te niesnaski, niepokoje. Chcecie być jak Ojciec? To równo traktujcie tych, którzy są wam wygodni i tych, którzy są wam niewygodni. Bo to jest niski poziom, to jest taki słaby poziom, jeżeli traktujecie ludzi na równych i równiejszych. Zapraszam was do tego, żebyście kochali równo wszystkich, tak jak ja i Ojciec kochamy równo wszystkich. Czy można mieć miarę doskonałości, która tak naprawdę się nie kończy? No bo Jezus mówi ostatecznie w puencie tej Ewangelii: bądźcie więc wy doskonali, jak Ojciec doskonały jest wasz, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski. Ja sobie to wyobrażam w ten sposób, że taka miara krawiecka tu ma początek, a tu się nie kończy. Jak taka miara krawiecka albo budowlana, taka widzieliście pewnie takie, i ona rozwijamy, tam gdzieś ma swój on koniec, ale ona jest jakby z początkiem, ale ten koniec jest gdzieś tam daleko.
taką mamy mieć miarę. Miarę, która doskonałości, która nie ma końca. Bo jak to jeden z franciszkanów mówił, cytowany przeze mnie często ojciec Błażej z Torunia, ojciec Błażej mówi tak, nie ma takiego człowieka, który nie mógłby być jeszcze bardziej święty. A więc jeżeli masz taką samą świadomość, takie zadowolenie z tego, co już osiągnąłeś w swoim życiu, na przykład nie masz problemów z grzechami ciężkimi i w zasadzie zastanawiasz się, z czego się spowiadać, to spowiadaj się z lekkich grzechów. Kształtuj jeszcze bardziej swoje sumienie. Jeżeli nie masz lekkich grzechów, to z zaniedbań, dobra. A jeżeli nie masz zaniedbań, to tak naprawdę, mówiąc tak żartobliwie, niech Kościół cię już wyniesie na ołtarze. Ta dzisiejsza Ewangelia jest takim wezwaniem. Fajnie, że ona jest przed postem, przed okresem Wielkiego Postu. Abyśmy nieustannie, ta Ewangelia wychowuje nas do tego, abyśmy nieustannie podnosili sobie poprzeczkę. Podnieś swoją poprzeczkę. Podnieś ją. A jeżeli się boisz, to pomóc się teraz do Ducha Świętego, aby pomagał ci podnosić tę poprzeczkę. I takie przełożenie tej Ewangelii na życie. Spotykasz się z hejtem. Spotykasz się może z hejtem wśród swoich najbliższych. Nie odpowiadaj złem za zło. A jeżeli nie potrafisz powiedzieć dobrego słowa, to przemilcz ten moment. Ostatnio słyszałem takie piękne słowa, dziś przeczytałem w internecie, w jednym z postów na Facebooku u kogoś. Nie wiem, czy to nie są przypadkiem słowa świętego Jana Bosko. Jeżeli się mylę, to mnie poprawcie. Milczenia nigdy nie będziesz żałował, ale tego, że za dużo powiedziałeś, tak. Milczenia nigdy nie będziesz żałował, ale tego, że za dużo powiedziałeś, tak. I o ile na przykład mamy takie pewne zahamowania, żeby nie uczynić jakiegoś złego czynu, to z mową jest już ciężej i łatwo nam kogoś zranić, łatwiej, o wiele łatwiej zranić kogoś przez słowo niż czyn, bo zdrowy rozsądek nam podpowiada, nie czyń drugiemu, co tobie niemiłe, ale przecież my przez złe słowo możemy nawet kogoś bardziej zranić, aniżeli przez czyn. A wielokrotnie nawet przez myśli kogoś skreślamy, przez nasze myśli o kimś. Zobaczcie, ile tu jest pracy. Ile tu jest takiej duchowej, wielkiej pracy. I teraz przed Wielkim Postem, w czasie, kiedy myślimy też o swoich postanowieniach, pomyśl może, przekładając tę Ewangelię na życie, czy przypadkiem nie warto by było przyjąć też takie swoiste postanowienie, że będę milczał wtedy, kiedy chcę powiedzieć coś złego. Albo, że codziennie powiem komuś jakieś przynajmniej jedno albo dwa dobre zdania. Czy to nie jest piękne postanowienie, żeby siać dobro tam, gdzie go nie dostrzegasz? Jeżeli w twojej pracy spotykasz się z człowiekiem, który jest trudny, nie odpowiadaj mu szpilką, tak, za szpilkę. Nie mów mu złego słowa, ale po prostu powiedz mu coś dobrego. Albo doceń go. Może się zdziwi. Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują. Tak jakby Jezus chciał powiedzieć, jeżeli nie potrafisz pokazać miłości temu człowiekowi, który cię nienawidzi, to po prostu pomódl się za niego. Powiesz, tak długo się modlę już za tego kogoś. Módl się nadal. Chcesz stać się synem Ojca, który jest w niebie? Ojca, który jest doskonały? Zrób krok w tej doskonałości. Pamiętaj o tej mierze, która nie ma końca. Podnoś poprzeczkę. Duchu Święty, zapraszam, abyśmy powtarzali te słowa za mną. Duchu Święty.
Nieustannie rozwijaj mnie w doskonałości. I chociaż wiem, że nie jestem w stanie dosięgnąć tego pułapu doskonałości, który Ty masz, to nie zwalnia mnie to z obowiązku nieustannego rozwoju. Podpowiedz mi w tym czasie, w czym i jak mam się rozwinąć. Przyjdź, Duchu Święty. Amen. Aby to nasze spotkanie ze Słowem było jak najpełniejsze, zapraszam do tego, by przeczytać teraz jeszcze raz całą Ewangelię samemu. Pomyśleć, co jest tą jedną rzeczą, którą Bóg mi dzisiaj mówi. Jeśli chcesz, możesz to umieścić w komentarzu. Pomódl się własnymi słowami, tak jak to przed chwilą uczyniłem. I może takie wyzwanie, zastanów się nad swoim postanowieniem na ten Wielki Post, jeżeli jeszcze nie masz. Dajcie lajka, subskrybujcie kanał. Dziękuję za Waszą obecność. Jeżeli ktoś nie widział, jeszcze nie modlił się uwielbieniem z Olsztyna z piątku, to na moim kanale jest w ostatnich wideo. Uwielbienie live Olsztyn z piątku 17 lutego. Zapraszam do modlitwy tym uwielbieniem przepięknym też, gdzie Jezus przechodził pośród nas w kościele i dotykał nas jak kobietę cierpiącą na krwotok. Błogosławionej niedzieli, pięknego czasu i do zobaczenia. Z Panem Bogiem.